Witam wszystkich. Tu Vito Aquarium. Znaczy, tak się będzie nazywał kanał, który będę prowadził. I jak widzicie, rybek tu prawie nie ma. Akwarium miałem już od 20 lat temu chyba pierwsze. Co mówię, no z 25. Mam 32 lata teraz, ale nie mogłem mieć tutaj jakiś czas, gdyż pracuję i mieszkam za granicą. Ale teraz mogę i mam. Dzieci są na tyle już rozumne, że nie zrobię mi tu wielkiej szkody. No i tak. Zdecydowałem się na podobne założenie akwarium po tylu latach. Raz miałem, raz nie miałem, a teraz mam znowuż. Dzięki takim kanałom jak Akwarystyka Domowa czy Mokre Łapska. Jakoś mi to fajnie urzekło. Mówię, a co tam, wrócę do tego. Spróbuję to zrobić. Troszkę człowiek starszy, troszkę mądrzejszy, troszkę lepiej będzie wiedział jak i co z czym. Może teraz troszkę tutaj trzęsie, ale kręcę z telefonem, z ręki. No niestety, ale tak to jest. Co ja tu mam? Troszkę roślin. Troszkę roślin. Czyli żabnice, różaniec, trawki, kroptokoryna. To jest chyba ta niskokopienna, jakieś paprocie. Mech. Mech to mi tu nie za bardzo idzie, ale trzymam go ze względu na te małe rybki. Chyba mam za dużo światła, ale no świecę to akwarium praktycznie 11 godzin na dobę. Także może mu to nie służy zbytnio. I mam również jakieś pływające coś. To jest fajny patent. Podam się to. Strasznie szybko się rozrasta, nie wiem jak się to dokładnie nazywa. Ale rozmnaża się to bardzo szybko. Kupiłem dwie garstki jakiś miesiąc temu, gdyż akwarium ma miesiąc. Tak jak stoi. I już ich tu jest 20 tych garstek, tak na moje oko. Tak więc, no zaczynam troszkę, miałem u góry. U góry miałem mniejsze akwarium, krewetkarium w sumie. I tam trzymałem 5 rybek, dwa te glonojadki, albinosy jak ten i jeszcze jeden gdzieś się tu chował. Stwierdziłem, że założę. I kupiłem akwarium używane, to jest akwarium używane firmy Juve. Widać. Ono ma 3 lata. Jest troszeczkę porysowane, ale to każde używane akwarium tak wygląda, bo nie ma nic bez szkód. Cóż tu za rybki małe pływają? Już pokazuję. Czy to będzie widać? Widać. Te rybki wykociły mi się około tygodnia temu. Z dwóch miotów i jest ich tu 90 sztuk tańczyłem. Z pierwszej samicy 40, z drugiej 50. Po prostu miałem tutaj jedną wolno pływającą samicę i same przydenne rybki i dwie miałem tu w tym kotniku. Obie się wykociły. Ale ta jeszcze jest uparta, a w tym samym czasie zostały zapylone. Także czekam. Wtedy coś mi jedna, która była obok w tym kotniku, czyli ta, zjadła na moich oczach jedno młode z tamtych, dlatego postanowiłem dokupić drugi kotnik. Trzeci mam. Taki troszkę inny od tych
W szafce, tu jest następna stanica do wykocenia. Ten jest taki fajniejszy, ma przykrywkę fajną. Jak widzicie, to jest taki patent, ta przyssawka trzecia. Tak samo jest w tamtym kotniku. To jest po to, że dwie rybki mi się po prostu zgniotły, wpłynęły mi między szybę a kotniczek, no i już nie wypłynęły. Zgniotły, więc teraz mają tą przestrzeń. Tak samo jest tutaj. Też jest ta przystawka i mogą sobie przepływać. Czyli około 90 sztuk. Młodych gubików tutaj jest. Już się robią im czarne ogonki. Niektóre są ciemniejsze, niektóre jaśniejsze. No, fajnie to wygląda. Czemu gubiki w takim dużym akwarium? 450 litrów. A nie tylko gubiki, bo i przydębne. I są tu kirysy. 5 albinosów. 5 pstrych. 5 tych ciemnych, to są, nie wiem jak się dokładnie nazywają, podobno do tych takich zwykłych, ale nie znam się na tym, nie hodowałem kirysów, dla mnie to był zawsze spiżowy, no także więc to są chyba te spiżowe i mam, czyli to jest 15 tych i dwa mam tygrysie. Tam jest tygrysi. No i tak oglądałem i czytałem, także pisało wszędzie i mówili, że na samice powinno być 2-3 samce. U mnie poszły, wtarło po tygodniu właśnie te tygrysie, które są tego dwa. Złożyły jaja. Dostrzegłem tylko 3 lub 4. Były tu na roślinkach. Miałem to już wyławiać do kotnika, bo jakoś to natleniać, bo mówię, coś mi tu może szamać, może nie, ale myślę, to jest moje pierwsze tarło. Zobaczę, to się wykluje, może za niedługo będzie pływał jakiś mały kirysek. Dlatego nie dokupuję. Chciałem mieć każdego po 5. Nie dokupuję, może coś tam się wywinie. O, jest ta parka. Może coś się tam wywinie i będzie. I będzie. Tygrysi swojego chowu. Cóż to jeszcze mam? Zbrojniaki. Tylko zbrojniak, 5 sztuk i dwa albinosy. U góry mamy dwie krewetki. To kiedyś wam może pokażę to akwarium. Dwie krewetki, te trzy samice, które mi zostały. Dwie już wykocone, jedna też czeka na swoją kolej. I dwa samce, były trzy, ale jeden padł. Nie wiem czemu. W Polsce niby nie są zbyt teraz odporne te rybki, w sensie głupiki. Ale tu też widzę, że no może ciut lepiej jak patrzę u tych akwarystów wszystkich, ale jednak nie wiem na co tak dziwnie się z tym stało. Płetwy skurczyła, żadnych plam nie miała, żadnej tam, nie wiem, wysypki na sobie, żadnego grzyba. Po prostu tak z dnia na dzień ją złapało i no i odeszła sobie. Gdzie to odchodzą? Takie rybki. Co tu mam? Mam tu filtr JBL-a kubełkowy z taką gąbką zamontowaną. Tu widać dokładnie złączenie jak ta przyssawka. To też przyssawka do wężyka, ale tam dam sobie taką końcówkę na gąbeczce. Właśnie ze względu na to młoda. Bo nie chciałbym, żeby mi je tam powciągało, a powciąga na pewno, jakby tego nie było. Także jeszcze muszę tak chwilę odczekać, a może on zostanie. Na pewno ten przepływ jest mniejszy, bo to jednak hamuje tą wodę, nie ciągnie to na pewno tak, jak powinno. No ale cóż, na powietrzu też jest dwa kamienie. I filtr. Tu się odbija światło od tarasu drzwi. Nie wiem, tak pokażę. Filtr wewnętrzny na 500 litrów i tu też jest taka moja prowizoryczna siateczka założona, którą obczyszczam co parę dni, co 4 dni. Nie przesadzam zbytnio, bo nie ma tu dużych rob, żeby te kupy i wszystko się tu jakoś mnożyło ekstra.
siatki na motyle. Tak na chwilę, dopóki nie podrosną mi te rybki. Myślę, że jeszcze miesiąc czasu i zapewnię tutaj obsadę kompletną już. Do miesiąca sobie tak daję. No. Co tu jeszcze będzie? Oprócz kielców i glonajatków będą jeszcze kielisy panda. 5 sztuk. Miałem tutaj 3 bocje. Jeszcze ich nie zdążyłem wpuścić do akwarium. A już atakowały mi te malutkie rybki przez woreczek. Pan mi odradzał w sklepie tutaj zoologicznym, ale myślę, no fajnie by było, bo widzę, że jakieś mi się ślimaki pokazały. A nie miałem ich i nagle się pokazały. I w sumie miałyby tu gdzie pływać. Nigdy nie miałem, a to fajna rybka. Nie tylko ze względu na ślimaki, ale ogólnie. No i odniosłem je do sklepu tego samego dnia, znaczy w sensie moja kobieta odwiozła. I wymieniłem właśnie na te kirysy, które weszły w tarło. I na 5 tych piżowe to są pstre, jedne z dwóch. Co tu jeszcze będzie? Same żeworódki, oprócz przydemnych. Mieczyki, mulnezje. I zobaczę jeszcze może, jak mi te głupiki troszkę podrosną, wyklują się wszystkie. Jak zorganizuję jakieś miejsce na kolejne akwarium, jeśli dostanę zezwolenie na nie, to postaram się tu jakieś pielęgnice umieścić. Trzymałem pielęgnice z żyworodnymi, typu zebrę, mekką. Ramirez jeszcze nie miałem nigdy, ale fajna mała pelniczka i barwniaka czerwonobrzuchego też nie miałem. To są te 4 gatunki, które mnie tutaj interesują. Któryś z nich? Pewnie zebra odpadnie pierwsza. Będzie to mekka. Podejrzewam. Też miałem, trzymałem i... No... Może być taka. Dajmy na to pielęgniczka. Strasznie pochliwa ryba. No ale zobaczymy. I te barwneczki czerwonobrzuche strasznie mi się podobają. Buszują po tych dnach. Takie fajne, fajne rybki. Cóż tu więcej dodać? No myślę tak molinezji. Z 7 księżycowych. Z 5 czarnych. Zaglopłetwę. Białe. Może jak mi się uda, to oliwkowe. Nie wiem, około 20 sztuk molinezji. Tak myślę w sumie ogólnie. I mieczyków też myślę, że z 10 tutaj ulokuję. Jeszcze nie wiem dokładnie jak. Czy 4 samce i 6 samic. Jest to duże akwarium. One zawsze się przeganiały. Kiedyś trzymałem w mniejszym, 70-litrowym. Były tam głupiki i molinezje. Chyba górami nawet. I tych mieczyków było chyba z 5 samic i 4 samce. I jasne, przeganiały się tam, ale żeby tam jakieś miał krzywdę większą, to tego po prostu nie było. Nie było tak, że gdzieś był poobgryzany i chował się tylko w jednym kącie, tylko normalnie jak się za blisko tego drugiego pojawił, no to go raz przegonił i mu się spokój. No i tu jest ślimaczek. To właśnie wyszła jakaś plaga. Nie wiem skąd, nie miałem roślin, nie kupowałem. Muszę się jakoś pozbyć. Może nie wiem, chlenki dokupię. Ciężka plaga do pozbycia się. No ale cóż. Cóż więcej mogę jeszcze powiedzieć. Problem miałem z korzeniami. Kupiłem 4 korzenie raz. Tu są 2 kokosy akurat. 2, 3 i 4. Ten korzeń chyba mi z miesiąc pływał. Nie mógł się utopić. Inne drzewo. Natomiast te puściły mi soki. No i to była masakra. Zobaczyłem dopiero to w tych roślinkach pływało. Pływało tam takie krople tego soku. To się jakoś do góry wydało. Ta woda była ciemniejsza, ale to tak człowiek nie widział, bo myślałem, musi się to ustać jakoś ta woda.
Sprzedawca powiedział: wymyć porządnie i do akwarium. No to wymyłem. Raz, drugi, wsadziłem do akwarium i się zrobiło, co się zrobiło. Tam też tak się robiło i było ok, i w mniejszych akwariach trzymałem te korzenie. A tutaj puściło te okropne soczyska. Zdechł mi jeden glonyad. Miałem tu tylko same glonyady. Cztery bodajże. Jeden mi zdechł. No kupiłem go. I potem kirysy chyba tu były, te albinosy tylko pięć. Ale nic się nie stało. Spuściłem wodę. Jakąś połowę. Filtry. Pracuję cały czas. Korzenie, żeby was nie skłamać, moczyłem i gotowałem raz. Obgotowałem z każdej strony, nie wiem ile godzin. I moczyłem i czyściłem szczoteczką z solą. Każdego od 25 do 30 razy, zanim przestał puszczać soki. Po prostu moczyłem to w szafliku, w ciepłej wodzie. I czekałem pół godziny, aż wypuści wszystkie soki. I wylewałem. I do momentu, aż się... Zeszło mi to kilka dni. Do momentu, aż się w końcu ta woda zrobiła w miarę czysta. Co dalej? Grzałeczka tutaj jest 300 W. Nie miałem grzałki od początku, bo akwarium było niekompletne. Ale akwarium mi pokazało 26 stopni. Bez grzałki. Jest zima. Po świętach. Po Sylwestrze. I w domu mam ciepło, wychodzi na to. No mam, małe dzieci są, to trzeba grzać. Ale kupiłem tą grzałkę profilaktycznie, żeby ta temperatura jednak czasem kiedyś nie spadła. By te rybki nie musiały się jakoś stresować. Czy zacząć chorować. Na razie jak dla mnie to są okazy zdrowe, te głupiczki. Naprawdę fajne. No i zobaczymy, jak to wszystko fajnie wyrośnie. Także na razie to tyle. Pozdrawiam. Komentujcie, lajkujcie lub nie. Jak chcecie. Do usłyszenia.